Kolacja wigilijna składać się powinna z 12 dań. Ta dwunastka symbolizuje 12 apostołów, a według innych wierzeń 12 miesięcy. Nie zawsze jednak tak było. Dawniej liczba potraw na stole musiała być po prostu nieparzysta. Miało to przynosić szczęście domownikom. Na wigilijnym stole króluje ryba, biblijny symbol chrześcijan. W polskiej tradycji zazwyczaj jest to karp. Według wierzeń ludowych ukrycie w portfelu długiej ości z tej ryby lub jednej z łusek ma gwarantować dostatek i pomyślność w kolejnym roku. Drugą z ryb jest śledź przyrządzany w oleju, śmietanie, occie. Trudno wyobrazić sobie tę jedyną w roku tak uroczystą kolację bez maku. Ten w wierzeniach ludowych miał symbolizować dobrobyt i urodzaj, ale też stanowić zachętę dla dusz zmarłych, które jak wierzono odwiedzały domostwa w noc wigilijną. Według jednych wierzeń puste nakrycie miało być przeznaczone właśnie dla przybywającej pod nasz dach duszy, a według innych jest miejscem dedykowanym niespodziewanemu gościowi. Wśród wigilijnych produktów nie może zabraknąć miodu, symbolu obfitości i radości życia. Znajdujemy go w kutii czy piernikach. Oba te smakołyki zawierają także niezbędne na stole zboża. Polskie menu wigilijne to także kapusta z grochem lub z grzybami, zapewniająca w dawnych wierzeniach zdrowie i szczęście. Jest też barszcz z czerwonych buraków, który ma zapewnić urodę i długowieczność. Uzupełniają go uszka z kapustą i grzybami. W wielu domach na stole znajdziemy również kompot z suszonych owoców. Jabłka mają zapewnić pokój i miłość, gruszki długie życie, a śliwki według wierzeń ludowych odpędzać złe moce. Chyba nie ma w Polsce stołu wigilijnego bez pierogów. Te najczęściej, tak jak uszka, mają farsz z kapusty kwaszonej i suszonych grzybów. Kolacja wigilijna zawsze smakuje wyjątkowo, ale czy tak jest dzięki szczególnym potrawom? Chrześcijanie są tutaj zgodni. Ta kolacja największą moc ma dzięki temu, że wszyscy razem, pojednani, siadamy bez swarów i uraz do wspólnego posiłku, który rozpoczynamy od podzielenia się opłatkiem symbolizującym chleb. To w tej wspólnocie i jedności jest prawdziwa siła, poczucie bezpieczeństwa i szczęście.